Artykuł powstał dzięki wam, głównie ze składek z Patronite. I jo, i jo, i jo, przyjechali. Cześć, witajcie, jestem Wojtek, ponieważ ostatnio, no teraz się złożyło, że w tym tygodniu naprawdę będę miał mało czasu. Mam nadzieję, że coś się tam będzie pojawiało. Jutro idę do szpitala. No dzisiaj w sumie też byłem. Muszę coś tam pozałatwiać. To was, że tak powiem, nie dotyczy, ale dotyczy to was to, że, że muszę wam jakieś perełki w tym tygodniu podrzucać, ponieważ nie będzie za dużo tych artykułów, a trzeba utrzymać oglądalność, prawda? No to dzisiaj polećmy z ultramarynarzami. W ostatnich latach 30 milenium siły Imperium rozpoczęły krucjatę ulanorską, będącą wielką imperialną kampanią, wymierzoną w orkowe Imperium nad Herszta, Urlaka, Uruka. O, stolica zielonoskórego, gwiezdnego Imperium była położona w centrum układu Ulanor, w sektorze o tej samej nazwie. W Krucjacie wzięło gdzieś 100 tysięcy kosmicznych marins, 8 milionów żołnierzy Armii Imperialnej oraz tysiące imperialnych okrętów z pełnymi załogami. Krucjata ulanorska wyznaczyła punkt kulminacyjny Wielkiej Krucjaty i starań Imperatora nad zjednoczeniem rozrzuconych po galaktyce światów zamieszkałych przez ludzkość. Orkowie Zulanoru tworzyli w tamtym czasie największe zgromadzenie zielonoskórych kiedykolwiek spotkanych przez siły militarne Imperium Ludzkości, przynajmniej oczywiście do trzeciej wojny o Armagedon. Po porażce orków Imperator ludzkości powrócił na terę w tym momencie, gdzie rozpoczął pracę nad swoim projektem przystosowania pajęczego traktu na potrzeby ludzkości. Jednocześnie na czele sił Wielkiej Krucjaty zostawił swojego ukochanego syna Horusa Luperkala I tak się zaczyna e, książkowa Herezja Horusa, właśnie od tego, od tego miejsca. E, po zakończeniu Krucjaty Ulanorskiej zaczyna się słowami Widziałem jak Horus zabił imperatora. Brzmi intrygująco, prawda? Co więcej, w wyniku zakończenia się Krucjaty Ulanorskiej, Horusowi nadano nowy tytuł Mistrza Wojny, który legitymował jego władzę z wierzchnią nad wszystkimi armiami Imperatora, włączając w to Prymarchów i ich legiony kosmicznych marines oraz wszystkie floty ekspedycyjne Wielkiej Krucjaty. Gdy Imperator wskazał Horusa jako Mistrza Wojny, Imperium Guilliman zaakceptował to bez urazy, a Horus nie jeden raz pytał go później o radę. Horus uważał jednak, że Guilliman musiał czuć, że on również zasłużył na honor bycia nazywanym, nazywanym Mistrzem Wojny i to nie mniej niż Horus, a być może nawet troszkę bardziej. Przed swoim powrotem na Terre, gdzie Mistrz Ludzkości miał nadzorować przejście do kolejnej fazy budowy jego Gwiezdnego Imperium, Imperator zasugerował Horusowi, by ten zmienił nazwę swojego szesnastego Legionu na Synów Horusa na chwałę ich Prymarchy oraz symbolizując tym samym miejsce Horusa wśród innych Prymarchów. Jak wiecie wcześniej, wcześniej nazywali się Wilkami Luny, prawda? Z początku Horus nie był przychylny temu pomysłowi i nie chciał wywyższać się nad swoich braci, przez co jego legion dalej był nazywany Wilkami Luny. Z czasem głowy Prymarchów zaczęło zaprzątać inne zmartwienie. Wszyscy najwięksi generałowie Imperium zaczęli rozmyślać nad prawdziwymi powodami opuszczenia Sił Wielkiej Krucjaty przez Imperatora. Ich zranione uczucia na wieść, że ich ojciec opuścił Wielką Krucjatę na rzecz Tajnego projektu, o którym nie chciał powiedzieć nawet im, dała początek kiełkującej w ich sercach zazdrości oraz wewnętrznej złości, które ostatecznie miały zaowocować wiadomo czym – narodzinami zepsucia. Gdy mistrz wojny Horus zwrócił się przeciwko Imperium, przysiągł lojalność ruinującym mocą chaosu i rozpoczął tajną wojnę z Imperium Ludzkości. Jego pierwszym działaniem w służbie nowym panom… Było skupienie tak wielu absolutnie lojalistycznych legionów tak daleko od Terry, jak tylko było to możliwe. Horus nakazał Guilimanowi poprowadzenie swoich sił na świat Kalt, w układzie Veridian, w królestwie Ultramaru, gdzie jego siły miały przygotować się na poprowadzenie nowej kampanii na wschodnim krańcu galaktyki, gdzie, jak utrzymywał Horus, gromadziło się nowe łach. Ultramarines dostali jasne wytyczne, e, mieli poczekać na kalt, na przybycie legionu niosących słowo, mających asystować XIII legionowi w ich kampanii przeciwko orkom. Choć Guilliman o tym nie wiedział, XVII legion już od wielu lat skrycie czcił bogów chaosu, a ich prymarcha Lorgar, ten, ten nadęty bufon, przyjął rozkaz ze zastawienia na Ultramarins pułapki na kalt z radością. I tutaj jest cała kampania o kalt, powinna być opisana, ale oczywiście kampania na kalt jest już. E, u mnie na kanale w kilku odcinkach, tam możecie sobie w tym momencie ją wstawić. A my przechodzimy do artykułu po bitwie o Kalt. Uwaga, teraz będą spoilery ci, którzy nie znają bitwy o Kalt, więc radzę się tam zapoznać. A my lecimy dalej. W wyniku intensywnej bitwy na Kalt, Ultramarines mieli ciężkie zadanie przy podliczeniu strat wśród swoich legionistów. Po zniszczeniu powierzchni świata przez korferona większość prób odzyskania z powierzchni wielu poległych wojowników okazała się zadaniem niepraktycznym. Niemniej ultramarins musieli skonsolidować swoje siły. W dniu opuszczenia przez Guillimana układu Veridian jego flota podsumowała straty w wysokości 119 422 legionistów. Czajcie? 119 000 ultramarinsów zginęło. Kolejnych 28 392 było niezdolnych do walki na skutek odniesionych w walce ran i traumy. Kilka zakonów legionu przybyłych na kalt mogło po bitwie zmobilizować ledwo jedną czwartą swoich nominalnych sił. Część z nich była tak przetrzebiona, że czekała ich reorganizacja i połączenie z innymi zakonami, a wszelkie ich insygnia zostały usunięte z porządku pitewnego XIII legionu raz na zawsze. Większość rannych została ewakuowana i wyleczona na tyle, na ile było to możliwe, a następnie rozlokowana na szerokim, burzliwym froncie, który wkrótce miał zapłonąć prawdziwym żarem. Pożarem kryzysu w całym Królestwie Ultramaru było to wydarzenie, które zmusiło Guillimana do oficjalnej priorytetyza, priorytetyzacji sił militarnych nad potrzebami cywilów. Prawie 40 tysięcy ultramarins, zarówno rannych jak i gotowych do walki, zostało zmuszonych do pozostania na Kalt. Część z nich została tam jako ochotnicy do zadania ochrony tych cywilów, których nie dało się ewakuować oraz do pilnowania porządku na zrujnowanej planecie. Siły Exertus Imperialis również znacznie ucierpiały. Szacunki wskazują na śmierć przynajmniej pół miliona żołnierzy. W poczet strat zaliczono również cały skład osobowy Legio Presa... Presagius. Zniosących słowo, którzy stanęli na powierzchni Kalt, niemal żaden Astartes nigdy nie opuścił planety Ultramarins. Szacuje się, że około pięćdziesięciu tysięcy synów Lorgara i niemożliwe do zliczenia siły Auxilii Legionu Zostało poświęconych w bitwie, choć tylko 20 tysięcy Maryń spadło trupem w walce na powierzchni świata. Cała reszta została zamknięta w podziemiach Kalt, gdzie toczyła podziemną wojnę przez całą następną dekadę. Straty we flocie Legionu były nie mniej dotkliwe. Z uwagi na fakt tego, że XIII Legion nigdy nie był szczególnie znany z utrzymywania silnych, ciężkich kontyngentów wojsk zajmujących się walką w próżni, straty doznane przez Legion na Kalt znacznie upośledzały potencjał floty ultramarins. I zaprzepaszczały wszelkie próby wspomożenia sił lojalnych Imperatorowi poza granicami Ultramaru. Desperacja Ultramarins była tak wielka, że misja odzyskania wraków dryfujących na orbicie szybko uzyskała autoryzację i nie straciła jej nawet w obliczu poniesienia dodatkowych strat na skutek zabójczej promieniotwórczej aktywności gwiazdy Veridian. Z całego Legionu tylko pięć pełnych zakonów Ultramarins oraz garstka jego odseparowanych kontyngentów z różnych zakonów nie poniosła strat na Kalt. Podobnie jak miało to miejsce w wypadku Legionów, które ledwie przetrwały masakrę na Istwanie 5, między weteranami Kalt a tymi Marines, którzy nie doświadczyli na sobie ognia zdrady, powstał niewidzialny ryft. W XIII Legionie nie powstało żadne oznaczenie mające wyróżnić weteranów bitwy o Kalt, sam Guilliman nigdy nie sankcjonował powstania żadnej dywizji złożonej z weteranów tego starcia, a jednak zawsze gdy ultramarini zgromadzili się gdzieś w większej liczbie, ocalali spod Kalta, a starte stworzyli osobną siłę zadaniową. Okrutna rana zadana im ostrzem zdrady była czymś, co weterani tej bitwy musieli nosić w sercach do końca swoich dni, byli będąc spadkobiercami zdradzieckiego ataku niosących słowo na świat. Na światy ultramaru zaufanie komuś obcemu było dla nich trudne, a w ich przygotowaniach do następnych kampanii i wojen w ich działaniach dało się wyczuć paranoję. Z tak zwanych nieoznaczonych zakonów dwa zostały przypisane do wspomożenia dwóch odległych frontów Wielkiej Krucjaty, siódmy zakon został podzielony i otrzymał zadanie obsadzenia granic Dominium Bush, a dziesiąty zakon walczył z licznymi Zinos, zamieszkującymi wschodni kraniec. Pozostałe zakony, XIX oraz te, które nosiły miano Ewokati, e e czyli XXIV i XXV, zostały przypisane do służby garnizonowej na wielu różnych światach Ultramaru. Choć nikt nie był w stanie uciec przed rebelią Horusa, żaden legionista nie został sprawdzony w boju w tak okrutnych okolicznościach, co legioniści walczący pod Kalt, którzy stanęli na dotchłanie zniszczenia, zapomnienia i szaleństwa. W późniejszych latach a wielkiej Czystki nieoznaczeni byli przypisywani do pełnienia zadań daleko od głównych sił legionu, nawet Guilliman zdawał się nie być im przychylny, tak jakby dostrzegając w nich przypomnienie tamtych mrocznych dni. Ostatecznie nieoznaczeni stali się pierwszymi kandydatami do wyodrębnienia ich formacji z legionu w trakcie drugiej fundacji, pozostając najprawdziwszym odbiciem Ultramarins z czasów Wielkiej Krucjaty. Będąc ogarniętym gniewem od dnia bitwy o Kalt, Lord Ultramaru zebrał wszystkie okręty ocalałe z masakry, jaką zgotował im Korferon, dodał do tego część sił floty rezerwowej Ultramarins i wytropił Lorgara za pomocą, za pomocą astropatycznych chórów swojego legionu. W obliczu bitwy o Kalt, Legion niosących słowo z Lorgarem na czele połączył siły z Legionem Pożeraczy Światów i samym Angronem, rozpoczynając Krucjatę Cienia, wymierzoną w 500 światów Ultramaru. Ich zadaniem było poszerzenie granic Burzy Osnowy, znanej jako Rujnująca Burza, którą stworzył pierwszy kapelan, ten którego nienawidzę, Erebus. Ta kolosalna burza osnowy miała przestać rosnąć dopiero w momencie, w którym rozdzieliłaby galaktykę na dwie części, oddzielając Ultramarins i inne lojalistyczne legiony od Terry, w obliczu herezji Horusa. Krucjata cienia zdążyła zniszczyć 26 światów do czasu, gdy flota retrybucyjna Guillimana dogoniła siły zdrajców na ojczystej planecie Angrona Nuseri, którą legion pożeraczy światów przeznaczył na stracenie w ramach zemsty za to, jak stulecie wcześniej potraktowano tam ich prymarchę. Okręt bitewny XIII Legionu, odwaga ponad wszystko, stanowiący tymczasowy okręt flagowy Guillimana, wyłamał się z osnowy, e, na skraju układu stając na czele armady złożonej z 41 okrętów. Armada Ultramarines wyglądała na zdewastowaną i zgromadzoną na prędce z kilku różnych flot. Nie była to dedykowana tej jednej operacji flota wojenna, a raczej konglomeracja wszystkich dostępnych okrętów rzuconych prosto w serce wrogich sił. Guilleman przygotował się najlepiej jak mógł, wykorzystując wszystkie mocno ograniczone zasoby, jakie miał pod ręką krążowniki i okręty bitewne XIII legionu taranowały okręty wrogiej floty w odpowiedzi na powtórzoną salwę burtową, stając się celami zbyt wielkimi i potężnymi do zignorowania, podczas gdy reszta floty ultramaru zaczęła ostrzeliwać przeciwnika z bezpiecznej odległości przy pomocy lanc. Następnie armada podzieliła swoje siły, okrążając okręty flagowe zdradzieckich prymarchów, Lorgara, Fidelitas Lex oraz okręt Angrona, zdobywcę, podejmując próbę zniszczenia pierwszego z nich i zdobycia drugiego. Ultramarins nie walczyli jednak wyłącznie w próżni. Część statków ich floty otrzymała rozkazy do wydania wojny zdrajcom także na powierzchni Nucerii, Willimon jasno dawał swoim braciom do zrozumienia, że ten atak był kwestią osobistą. Ultramaryńs przybyli na Nuserię po zemstę. Chcieli ukarać niosących słowo dokładnie tak samo, jak wcześniej chcieli ukarać Korferona, za którym pogoń dotarła aż do Melstromu, po drugiej stronie Ultramaru. Kilka okrętów Ultramarins podjęło próbę przedostania się na orbitę Nuserii, wyrzucając z siebie kapsuły desantowe, lądowniki i samoloty, wymuszając desant wszystkimi dostępnymi środkami. Siły Ultramarins przytłoczyły zdrajców niczym horda wygłodniałych insektów. Nieustępliwa dowódczyni zdobywcy, Lotara Sarin, wydała Ultramarins trudną walkę. Co więcej, zdołała zniszczyć kilka okrętów Ultramarins, które rzuciły wszystko na jedną kartę i pomimo wrogiego ostrzału zaczęły wchodzić w atmosferę planety. Choć okręt flagowy XII legionu zamienił sporomniejszych statków w płonące wraki, ultramaryńscy ostatecznie zdołali przebić się przez jej nieustępliwą obronę i wylądować na powierzchni planety. W tym samym czasie Fidelitas Lex był już w zasadzie dryfującą ruiną. Kadłub okrętu był w wielu miejscach podziurawiony jak sito, a jego potężne tarcze próżniowe były już w tym momencie jedynie chwalebnym wspomnieniem. Katedry i spiralne fortece ozdabiające rufę okrętu przestały istnieć w starciu z ognistą furią Ultramarins. Armada XIII Legionu atakowała wroga w odważnych wymianach ognia burtowego. Za każdym razem, uszkadzając flagowiec odrobinę bardziej i z honorem, przyjmując straty we własnych siłach za cenę ostatecznego wykrwawienia Fidelitas-Lex. Każdy podjazd osłabiał okręt Lorgara coraz bardziej. Wraz z każdym podejściem Armady Ultramaru ich przeciwnik odpowiadał z coraz mniejszej ilości wieżyczek i dział, przyjmując poważne ciosy na swój wrażliwy kadłub. Niemniej Fidelitas-Lex nadal walczył. Otaczając się pomniejszymi statkami, Lex odpowiadał przy pomocy swoich ocalałych makrodział, dryfując w świetle płonących sekcji własnego kadłuba. Guilliman dowodził bitwą z pokładu odwagi ponad wszystko i zadecydował, że Lex musi upaść pierwszy, zgnieciony pod ciężarem tysiąca cięć i zmieciony z planszy gry, podczas gdy zdobywca musiał zostać pokonany od środka. W wyniku przebiegu bitwy nad Noserią zdobywca nie był w stanie asystować bratniej jednostce, oba zdradzieckie okręty walczyły w osamotnieniu, pozbawione wsparcia i cierpiąc na skutek nieustannych ataków XIII Legionu. Nagle z Fidelitas Lex wystrzeliły kapsuły ratunkowe, a chwilę później z ładowni został wyrzucony cały ciężki sprzęt przygotowany do ewakuacji, w tym machiny, mechanikum i lądowniki. Ludzka załoga flagowca wroga dołączyła do sił niosących słowo na powierzchni świata w ostatnich minutach życia ich okrętu. Mimo to ogromny okręt nadal walczył, dryfując, obracając się, strzelając na oślep. Krążowniki ultramaryjskie zdryfowały obok Fidelitas Lex burta w burtę, płonąc od wewnątrz dokładnie tak jak ich przeciwnik. Ta bitwa w próżni była przykładem walki niehonorowej. Okręty były zbyt blisko siebie, by ich kogitatory mogły poprawnie obliczyć trajektorię pocisków baterii dział. Zamiast tego walka między nimi była nacechowana osobistą rządzą krwi. Barka bitewna XIII Legionu, Armsman, zaatakowała zdobywcę, po czym wycofała się, wystrzeliwując w kierunku okrętu transportowce szturmowe i torpedy abordażujące. Podczas gdy flagowiec XII Legionu był zajęty odpieraniem sił abordażujących Ultramarins, pewnej liczbie mniejszych okrętów Armady Ultramaru udało się przejść obok pozycji ogniowych pożaraczy światów i wystrzelić w kierunku nuserii serię kapsuł desantowych, samolotów i transportowców. Pierwsze kapsuły desantowe wylądowały na powierzchni planety, zapieczętowane włazy otworzyły się i wypuściły pierwszych ultramarins. Z wzniesionymi bolterami synowie Guillimana ustawili szereg w wyćwiczonej do perfekcji jedno... jedności, pożeracze światów już jednak na nich czekali. Ci z Marines XII legionu, których umysły nie zostały jeszcze w pełni opanowane przez bluźniercze działanie gwoździ rzeźnika, od razu zauważyli, że ci Ultramarins nie byli tymi samymi dumnie błyszczącymi, kobaltowo niebieskimi wojownikami, z którymi walczyli na armaturze. Ci legioniści XIII legionu nosili uszkodzone, ubrudzone sadzą i noszące liczne cięcia pancerze, będące pamiątką po przerażającej bitwie, do jakiej doszło na całe solarne tygodnie lub miesiące wcześniej. Byli oni zatwardziałymi weteranami bitwy, bitwy o kalw. Każdy z nich nosił w sercu intensywną żądzę ze zemsty. Ulżyć mogło im tylko zaciśnięcie pancernych rękawic na gardłach wojowników niosących słowo. Poruszając się naprzód, Ultramarins zajmowali kolejne przyczółki i umacniali je, robiąc miejsce dla mających wesprzeć ich posiłków. Kiedy jednak zdrajcy zdołali otrząsnąć się po pierwszym szoku związanym z niespodziewanym desantem, zebrali się do kupy i zaczęli stawiać dzielny opór. Od tej chwili na każdy zdobyty przez Ultramarins przyczółek przypadał jeden stracony na rzecz burzy szalejących toporów pożaraczy światów lub na rzecz śpiewających maszerujących w równych szeregach niosących słowo. Czajcie chodzą, śpiewają i po prostu idą, atakują. To jest czat. Dwunasty Legion uderzył w mur tarcz Trzynastego legionu w dzikich Watachach, raz jeszcze udowadniając, że inne imperialne siły nie bez powodu bały się walczyć u boku synów Angrona przez kilka ostatnich dekad. Pozbawieni jakiejkolwiek kontroli pożeracze światów wyżynali sobie drogę przez pozycję Ultramarins, czując perwersyjną radość z samego faktu prowadzenia walki, czy też może, choć na chwilę zapominając, wówczas o, zagłębia... o zagłębiających się w ich mózgach gwoździach rzeźnika. Siedemnasty Legion także przywitał swoich lojalistycznych kuzynów godnie, zastępując dyscyplinę fanatyzmem i nienawiścią. Ultramarins odpłacali im równie słono. W ich sercach tlił się ogień rządzy, zemsty za to, do czego doszło na Kalt. Oddziały synów Lorgara parły przed siebie, wyśpiewując mroczne hymny i cytując kazania z Księgi Lorgara, niosąc ikony wykonane z ludzkich części ciała na swoich regimentów. W trakcie walki płonąca skorupa Fidelitas Lex przecieła chmury gdzieś na wschodzie, opadając zauważalnie zbyt wolno, jak na coś o tak wielkich gabarytach. Masa silników plazmowych okrętu ciągnęła grufą w dół na spotkanie z taflonu seriańskiego Oceanu. W międzyczasie Złotoniebieski niebieski półbóg odnalazł obiekt swojej obsesji w tłumie walczących. Guilliman stanął przed Lorgarem, mając nad nim przewagę w postaci dwóch broni. Niemniej Crozius Lorgara oferował mu zdecydowanie większy zasięg, którego brakowało jego bratu. W pierwszej chwili nie doszło między nimi do wymiany diabelnie szybkich ciosów. Nie doszło też do żadnej melodramatycznej wymiany zdań na temat przyrzeczonej sobie nawzajem zemsty. Zamiast tego, Prymarchowie zwarli się ze sobą w pojedynku pięści mocy z Buzdyganem, po czym rozdzielili się w rozbłysku pól energetycznych. Wojownicy wokół nich zabijali się bez litości, jednak prymarchowie przestali poświęcać im jakąkolwiek uwagę. Lorgar przełączył siłę Pola otaczającego jego Krozius i potrząsnął głową w niewym wyrazie czegoś, co mogło oznaczać tylko chęć walki do śmierci. Prymarchowie walczyli niezważając na otoczenie. Ich boskie ruchy rozmazywały się w wizjerach walczących wokół nich Astartes. Jeszcze nie tak dawno temu nikt nie był sobie w stanie wyobrazić walki między bohaterami nowej, wspaniałej epoki, w której przyszło im żyć. Oprócz tego nikt nie był sobie w stanie wyobrazić, do czego mogła doprowadzić niechęć między prymarchami. Gulliman skonfrontował się z Urizenem za to, co jego legion uczynił w 500 światach ultramaru. W swoim prawym gniewie prymarcha ultramarins uderzył Lorgara jedną ze swoich pięści, rozbijając na pierśnik prymarchy niosących słowo. Lorgar odpowiedział mu telekinetyczną eksplozją, ledwo trzymając się na własnych nogach, mając jednak dość sił, by posłać swojego brata daleko w tył. Nie poprzestał jednak na tym. Jego Krozius rozświetlił się na granicy swojego pola siłowego w chwili, gdy Lorgar uderzył nim Gulimana w głowę z siłą wystrzału kuli armatniej. Prymarchowie ścierali się ze sobą pod szarym niebem. Jeden z nich słaniał się na nogach i starał się zatamować krwotok, podczas gdy twarz drugiego była zalana krwią spod rozłupanego fragmentu czaszki. Podczas gdy Prymarchowie byli zamknięci w pełnym furii pojedynku, byli nieświadomi dokonywanych wokół nich zniszczeń. Nagle z pleców Ultramarins wyskoczył czerwony anioł Angron w zniszczonym pancerzu i z dwoma ociekającymi krwią mieczami łańcuchowymi. Był pokryty grubymi, zakrzepłymi plastrami krwi, będącymi świadectwem wielogodzinnej walki na powierzchni planety. Na szyi miał zawieszony łańcuch obwieszony czaszkami, zabranymi przez niego z grzbietu Deszelika. Krew pokrywała je w równym stopniu co samego Angrona. Nawet w obliczu bólu, jaki nieustannie powodowały u niego gwoździe rzeźnika, czerwony anioł był z siebie zadowolony. Czaszki wiszące mu na szyi należały niegdyś do jego nuseriańskich braci, a on chciał jedynie raz jeszcze dać im się napić krwi. Dzięki niemu jego bracia, martwi bracia, stali się świadkami zemsty i zniszczenia ich znienawidzonego rodzimego świata. Pożeracz światów wyskoczył na Gulimana z morderczą nienawiścią. Prymarchowie starli się w bezpardonowym, pełnym wściekłości pojedynku, zostawiając Lorgara na bocznym torze wydarzeń. Z początku gratu uderzeń Angrona odrzucił Guillimana w tył. Prymarcha Ultramarins nie miał jednak zamiaru odpuszczać i wymierzył silny cios w napierśnik Angrona. Jedna z czaszek dawnych braci, Angrona, pękła i upadła na ziemię. Williman postąpił krok w tył, rozgniatając ją swoim pancernym butem na proch. Angron dostrzegł to i zabył z wściekłości. Rzucił się na swojego brata w szale, którego wcześniej nikt nigdy u niego nie widział. W ogniu bitwy jego jedyne dziedzictwo i świadectwo dawnego człowieczeństwa przestało istnieć i nie było już po nim żadnego namacalnego śladu. Lorgar również to dostrzegł, a co więcej, poczuł. W chwili rozdeptania czaszki przez Guillimana poczuł kotłującą się za zasłoną osnowę. Największy niosący słowo zaczął śpiewać w języku nigdy wcześniej niesłyszanym przez żadną żywą istotę. Jego słowa bezbłędnie zgrały się z okrzykiem cierpienia Czerwonego Anioła. Lorgar postanowił wprowadzić swój plan uratowania brata w życie, wzywając rujnującą burzę na dnu serię, rozrywając niebo i wzywając karmazynowy potop duchów setek wymordowanych planet w deszczu krwi, Gwiliman dzielnie trzymał się w walce przeciwko dwóm Prymarchom, jednak tylko do momentu, gdy Lorgar rozpoczął nową pieśń. Angron i Gwilman nadal walczyli, jednak to Lord Ultramaru pierwszy zaczął oddawać teren przeciwnikowi, cofając się o krok wraz z każdym spadającym na niego ciosem. Angron przerwał łączenie płyt na pierśnika Gwilimana. Było to płytkie cięcie, ale bardzo silne. Prymarcha Ultramarins chwycił jeden z mieczy Angrona i zmiażdżył go w mocnym uścisku pięści mocy, jednak wciąż się cofał tym razem zalewając się krwią również na wysokości napierśnika. Pomimo tumultu trwającej wokół nich bitwy i czarnoksięskich hymnów wznoszonych do krwawiącego nieba, Angron nie przerwał nawałnicy ciosów nawet na chwilę do momentu, gdy zmusił Guillimana, by ten przed nim uklęknął. Mogłoby się zdawać, że do tego momentu nie zdawał sobie nawet sprawy z krwawej powodzi zalewającej zrujnowane miasto. Niewielkie odłamki jego pięści mocy wystrzeliwały w powietrze wraz z każdym kolejnym ciosem Angrona. Robot Guilliman zdecydowanie przegrywał. Z jego ran nieustannie sączyła się krew, odzwierciedlając pełną paletę dumy porażki. Jego wojowników wstąpił nowy rodzaj determinacji. Byli przerażeni, spanikowani i ogarnięci tylko jedną myślą – wydostania swojego genetycznego ojca z tej krwawej masakry. Co dość ironiczne, okazję do uratowania ich prymarchy dał im sam Lorgar, gdy jego inkantacja sparaliżowała mięśnie Angrona i dała początek procesowi jego przemiany w demonicznego księcia krwawego boga Korna. Guilliman wykorzystał tę okazję do ucieczki za zwartą linię falangi swoich synów, po czym jego siły rozpoczęły strategiczny odwrót. Lorgar dostrzegł wyraz z niesmaczonego podziwu na twarzy brata, gdy ranny Prymarcha zawiesił wzrok na transformującym się Angronie, stojącym na stosie ciał kosmicznych marines wywodzących się z trzech różnych Legionów. Trzynasty Legion prowadził ostrzał nawet wycofując się i opuszczając Nuserie, ciągnąc za sobą tylu rannych, ilu tylko dali radę bezpiecznie przetransportować. Ich kampania przeciwko dwóm z radzieckim Legionom zakończyła się. Przynajmniej na razie. Robot Guilliman uciekł z Nuseri, nie będąc nawet zdolnym do pojęcia, czym stali się jego bracia, po oddaniu się rujnującym mocom. Pożaracze światów kontynuowali swoją czystkę Nuseri do momentu, w którym nie pozostał żaden ślad po dawnym ludzkim życiu na planecie. Po dokonaniu masakry, Angron, który stał się ucieleśnieniem ośmiopasmowej drogi krwawego Boga, strząsnął z siebie nuseriański pył, opuścił tę planetę i już nigdy więcej o niej nie myślał. I w tym oto fascynującym momencie kończymy dzisiejszy odcinek o Ultramarinsach. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Trzymajcie się. Do następnego odcinka. Cześć. Wejdź na Patronite i wesprzyj projekt.